Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks, a dzisiaj jest 14 dzień projektu Halloween. Jeżeli nie wiecie, czym jest projekt Halloween, zajrzyjcie proszę do opisu. A dzisiaj mam dla Was charakteryzację, myślę, że stosunkowo prostą, która nie wymaga ani wielu kosmetyków, ani szczególnych umiejętności. A mimo wszystko wydaje mi się, że jest efektowna i wpisuje się świetnie przede wszystkim w halloweenowy klimat. Jest to postać demona oparta na dosyć takim, no powiedziałabym już klasycznym pomyśle, gdzieś tam krążącym w sieci. Natomiast wykonana w mój autorski sposób, który mam nadzieję i tym razem przypadnie Wam do gustu. Pamiętacie, o co wczoraj Was pytałam? O Wasz wymarzony kostium na Halloween. Ulubiony kostium? W tym roku czuję, że chcę się przemienić w demona. Mówisz masz. Mój wymarzony kostium na Halloween to zawsze był upadły anioł z wielkimi czarnymi skrzydłami i w tym roku w końcu się spełni. Wymarzony strój? Coś krwawego. A pytanie na dziś może nie jest łatwe, ale jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie. Wierzę w was, bo zawsze bardzo miło mnie zaskakujecie i mam nadzieję, że uzasadnicie, bo wtedy dopiero będzie ciekawie. Ale wierzę w was, bo zawsze mnie bardzo miło zaskakujecie. A pytanie na dzisiaj brzmi, jaki tytuł horroru najlepiej oddaje twoje relacje z ludźmi? W moim przypadku krzyk. I zobaczmy jeszcze wasze charakteryzacje, którymi pochwaliliście się wczoraj. No to kochani, zobaczcie jeszcze, jak wykonałam dzisiejszą charakteryzację. Buźka. Jak widzicie, brwi mam już zakryte, a kolejnym elementem będą włosy. Włosy pokrywam specjalną farbą przeznaczoną właśnie do włosów, taką oto z Mayrona. Natomiast jak najbardziej sprawdzi się tutaj po prostu spray biały do włosów lub biała farba wodna do twarzy. Ta charakteryzacja jest naprawdę bardzo prostą charakteryzacją. Używam tutaj niewielu kosmetyków, więc jak najbardziej można je też bez problemu zastępować innymi. Farbę nakładam dość grubą warstwą, żeby stworzyła mi się aż z tego taka po prostu skorupka dosyć szczelnie pokrywająca włosy, o właśnie taka, a na twarz biały podkład w sztywcie z kriolana. Jeżeli macie ochotę trochę więcej pobawić się w charakteryzację i takich charakteryzacji właśnie z białą twarzą robić więcej, to zdecydowanie polecam Wam ten produkt. Taki stick kosztuje około 70 zł, jeśli się nie mylę, więc to jednorazowo nie jest może mały wydatek, natomiast jest super bardzo wydajny, więc bardzo wiele charakteryzacji tym zrobicie. Twarz konturuje na czarno albo na szaro i tutaj każdy właściwie produkt kremowy czarny się sprawdzi. Kiedyś pokazywałam Wam takie konturowanie czarnym cieniem w kredce z Golden Rose. Tym razem eksperymentalnie Maybelline Color Tattoo, czyli cień w kremie, bardzo często też stosowany jako baza pod cienie po prostu. I tutaj również sprawdził się świetnie, doskonale się z tym podkładem białym łączył. Utrwalam wszystko białym pudrem HD z NYXa. Żeby wzmocnić efekt konturowania i dodać po prostu głębi, sięgam po czarny cień z paletki od NYXa Perfect Filter Gloomy Days. I jeszcze przy okazji przepraszam Was za to dziwne światło w ogóle i ustawienia. Coś z nimi pomieszałam, przedobrzyłam i tak wyszło. Przechodzę do oczu, czerwoną kredką do ust, maluję oczy, a konkretnie wewnętrzne kąciki. Najpierw nakładam dosyć sporą ilość konturówki, a potem ją w tym wewnętrznym kąciku dobrze rozcieram. Teraz małe czary mary, o! I jestem już z powrotem ze szkłami kontaktowymi. Są to czarne sklery, dam Wam link w opisie. Na powiekę nakładam ten sam cień, którym konturowałam, czyli Maybelline Color Tattoo w kolorze czarnym. I rozcieram go dookoła, żeby nie było takich twardych krawędzi. Wstępnie wyciągam też te pęknięcia, czy też rozmazania. Potem jeszcze poprawię je oczywiście farbą wodną, ale póki co takie lekko rozmyte będą bazą. Na czarną bazę na powiekach nakładam teraz czarny cień.
Tym samym cieniem przybrudzę jeszcze nieco nos, oczywiście przybrudzę w sposób kontrolowany. Chyba cały myk w tym looku polega na tym, że jest on prosty, ale nie musi być oczywiście niechlujnie czy źle wykonany. Również okolice ust przyciemniam początkowo tym cieniem, później dojdą detale. No i właśnie, te wszystkie czarne spękania maluję czarną farbą wodną, oczywiście eyeliner wszelkiego rodzaju również się tu świetnie sprawdzi. Szczególnie jeżeli zależy Wam na przykład przy ustach na wersji wodoodpornej. Jeżeli chodzi o szyję, to już nie bawię się tutaj w pędzelki ani w gąbeczki, tylko używam niezawodnego narzędzia, jakim są palce. No i jeszcze, żeby dodać trochę życia, polewam rozwodnioną farbą i robią się takie zacieki. Żeby postać była kompletna, smaruję jeszcze ręce na czarno. No a tutaj widzicie, osuszam zęby, żeby również pomalować je na czarno specjalnym lakierem do zębów. Mam nadzieję, że taki prosty i dosyć uniwersalny look również Wam się spodoba. Dzięki, że byliście ze mną również dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Jesteście niesamowici. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Buźka!